Dzień dobry, witam Państwa. Urszula Romaniuk. Witam w programie Gości Dnia. Naszym gościem jest Ireneusz Traczyk, przewodniczący zespołu do spraw odnowy budynków wielorodzinnych w gminie Polkowice. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. No właśnie, zespół do spraw odnowy budynków wielorodzinnych powstał niedawno. Czym będzie się zajmować? Szanowna Pani, Szanowni Państwo, prawdą jest to, że ten zespół powstał niedawno. Ma się zająć odnową budynków wielorodzinnych. Jest to właściwy moment do tego, żeby rozpocząć tę odnowę, bo w roku 2017 kończymy program poszerzania energii cieplnej w zakresie wymiany okien. No właśnie, to jest konieczny element, wymiana okien. Jak długo trwał ten proces? Ile okien zostało wymienionych? I kiedy konkretnie się zakończy? W 2000 roku Rada Gminy podjęła uchwałę, właśnie przyjmując ten program poszerzania energii cieplnej, i od tamtego momentu rok w rok była wymieniana kompleksowo stolarka okienna w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymieniono do tej pory około 21 tysięcy okien. Dzięki temu uzyskaliśmy oszczędności w zużyciu ciepła na poziomie 43%, co się również przełożyło na oszczędności dla mieszkańców z tytułu płacenia za ciepło. Te kwoty są szacowane na około 4 do 5 milionów rocznie. Program wymiany okien zamierzamy zakończyć w roku 2017 i to będą właśnie te ostatnie okna, które do tej pory nie zostały wymienione. Mając na myśli kompleksową wymianę okien, mówimy o oknach wymienianych w mieszkaniach, w częściach wspólnych, czyli na klatkach i w piwnicach. Dopiero po tym zakończeniu tego programu związany z wymianą okien rozpoczniemy program odnowy budynków wielorodzinnych w zakresie jakby poprawy estetyki i wyglądu elewacji budynków. Wiadomo już, ile tych budynków będzie i na jakich zasobach? Oszacowaliśmy, że to jest 90 budynków wielorodzinnych znajdujących się na terenie miasta. Są to budynki będące współwłasnością spółdzielni mieszkaniowej, budynki komunalne, jak również budynki wspólnot mieszkaniowych. Na czym będzie polegać odnowa? Generalnie te wszystkie prace kompleksowe w zakresie dociepleń, remontów, elewacji w Polkowicach odbywały się w latach 90. Od tego momentu upłynęło sporo czasu. W związku z tym te budynki w sposób naturalny, te elewacje uległy uszkodzeniu. Ponadto ta wymiana okien również powodowała to, że w trakcie wymiany elewacja została uszkodzona. Dlatego jest to odpowiedni moment, żeby rozpocząć prace związane z odnową elewacji. Część budynków, gdzie podlegało tylko naprawie elewacji i wymalowaniom, część budynków, których trzeba poprawić tą efektywność energetyczną, będzie docieplona. Wiadomo, że nie potrwa to rok czy dwa. Na jaki czas zaplanowano to przedsięwzięcie i jak będzie z finansowaniem? Z uwagi na to, że to są dosyć spore koszty, oszacowaliśmy, że te koszty w zakresie dociepleń to są około 17 milionów, w zakresie jakby malowania elewacji, naprawy elewacji na poziomie 6,5 miliona. W związku z tym ten program będzie rozciągnięty na 10 lat. Tak długo z uwagi na to, że tu współfinansować będzie gmina, ale jednocześnie z drugiej strony zarządcy, właściciele budynków muszą zgromadzić swój wkład własny. I dlatego jest to rozciągnięte w czasie. Jeżeli chodzi o finansowanie, zakładamy, że w przypadku dociepleń udział gminy w tym programie będzie na poziomie 75%, 25% muszą zgromadzić wspólnoty, spółdzielnia i to jest ten udział we współfinansowaniu, jednocześnie zachęta do tego, żeby do tego programu przystąpić. W przypadku dociepleń, jeżeli się uda na obszarze miasta określić obszary rewitalizacji, wówczas gmina może dofinansować właścicieli nieruchomości na remonty, między innymi malowanie elewacji, naprawę elewacji do 50%. I zespół już wystąpił z wnioskiem do gminy, żeby rozpocząć pracę w zakresie opracowania tych obszarów rewitalizacji na terenie miasta Polkowice. To jeszcze na zakończenie, kto pracuje w tym zespole? W zespole są przede wszystkim przedstawiciele spółdzielni Urzędu Gminy, jak również zarządcy nieruchomości, którzy mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, jakby dają gwarancję, że te ambitne plany się powiodą. Myślę, trzeba być pełnym optymizmu. Ja myślę, że w 2018 roku pierwsze budynki staną do tego programu. No i celem tego programu jest to, żeby na przestrzeni 10 lat wygląd i estetyka budynka była zadowalająca i żeby Polkowice ładnie wyglądały.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Ireneusz Traczyk, przewodniczący zespołu do spraw odnowy budynków wielorodzinnych w Polkowicach.